Głównym celem imprezy było właśnie pokazanie żywej historii. Osoby będące na Helu obcowały z historią na każdym kroku, mogły poznać realia II wojny, zobaczyć prawdziwy sprzęt, działające historyczne pojazdy i żołnierzy w realistycznym umundurowaniu z lat 40. A nawet wejść w żołnierskie buty w odwzorowaniu działań wojennych w grze Medal of Honor Airborne. Skoczkowie amerykańscy, skoczkowie brytyjscy mieli większość broni przy sobie. Organizatorom należą się brawa za sprawny przebieg imprezy, zapewnienie uczestnikom wielu atrakcji, a przede wszystkim możliwości obcowania z żywą historią oraz przedpremierowego wypróbowania gry.